Śmietały dwa rumelki. Ja sobie na nie patrzyłam. Jeden był szary, niewielki, a drugi mała ptaszyna. Najpierw zaćmietał piosenkę, potem ją trącił z szmelkiem. Słońce pieściło i złote, a potem jesteśmy w Chucisku Festyn z KGW Zapiecek, tak? Jak ten festyn się zrodził w waszych głowach? Skąd pomysł i co tutaj mamy pokrótce? Jest to festyn finansowany oczywiście przez państwo. Zrodził się z tego pomysłu, że oczywiście cały czas jest program Szczepmy się i tak samo chcieliśmy po prostu się w niego włączyć, pomóc, żeby się jak najwięcej osób zaszczepiło. I właśnie stąd ten pomysł. Ważniejszą akcją na tym festynie jednak jest możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Cieszy pana frekwencja na ten moment? Tak, jak najbardziej. Dużo osób, dużo miłych ludzi i fajna zabawa. Pokrótce niech pan powie o tych atrakcjach, które tutaj są, bo jest tego sporo, pewnie wszystkiego nie wymienimy. No przede wszystkim przybici goście, tak jak na Leśnisko Stąporków, grupa Kohorta, chłopaki z jednostki wojskowej, z Końskich, Pani i pan z medycyną niekonwencjonalną, możliwość przejażdżki amerykańskim autobusem, dzieci, alpaki dla dzieci były zamówione. Co jeszcze? No dużo atrakcji, jeśli chodzi o coś na ząb, więc grochówka, pieczony dzik, stroganów, dużo ciast, więc myślę, że będzie fajnie spędzony czas. Że bawicie się do późnych godzin nocnych. Jak zawsze, jak najbardziej. Funkcjonujemy od 2 lat, mamy 32 członków, bodajże 6 panów, reszta to są panie oczywiście, tak, panów też mamy. Mamy tutaj swoją siedzibę, użyczyła nam pani burmistrz takie pomieszczenie, zrobiliśmy sobie tam je pod nasze koło i tam się spotykamy, tam staramy się teraz już gotować, no i tak sobie tutaj działamy. On najpierw rozpiął guzicę, potem je ściągnął w stanicę.